wyposażenie instytucji publicznej i urzędnika urzędującego instytucji publicznej. Proszę Państwa, instytucje publiczne dzielimy, powiedzmy, z grubsza na dwie kategorie. Na te, które coś tworzą i te, które służą. Mam zaszczyt reprezentować instytucję, która od 15 lat, bo w 2018 roku w marcu mija 15 lat, która od 15 lat współtworzy system ochrony zdrowia w Polsce, służąc jednocześnie pacjentom. 2018 to będzie ciekawy rok, dlatego że w tym roku mija 20 lat od utworzenia kas chorych. 1998 był takim pierwszym rokiem i 15 lat od utworzenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Stoję tutaj reprezentując instytucję, która nie cieszy się dobrą sławą, bo mogła nie zasłużenie. Stoję tutaj reprezentując instytucję, która stara się służyć pacjentom w Polsce jak najlepiej. Często mówi się tak, że fundusz coś dzieli i że dzieli i daje mało. Tu na tej sali nie muszę nikogo przekonywać, że my nic nie dajemy. My dzielimy tylko to, co pozwolą nam podzielić dla społeczeństwa politycy. Żywię taką nadzieję, że również rok 2018 ze względu na przeprowadzenie ustawy o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia będzie pierwszym rokiem, w którym ten trend zostanie kontynuowany, utrzymany i dzięki temu trendowi instytucja, którą reprezentuję, też odzyska tą sławę, bo będziemy mogli podzielić więcej.